W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak stworzyć potężną Rzeczpospolitą w grze Victoria 3 na najnowszym patchu, co będzie wymagało ode mnie posiadania gigantycznej armii, jak i potężnej gospodarki, która to udźwignie. Witaj imperialistów, tutaj Lukas. I niestety, tak jak widzicie, po angielsku, bo niestety mam wrażenie, że spolszczenie coś nie nadąża za tymi patchami. Poza tym są pewne irytujące błędy z nim związane. No ale mam wrażenie, że mój polski komentarz wam to jak najbardziej wynagrodzi, a dzisiaj tak czy siak przecież zagramy Polską. Niestety Polskę nadal wypuszczamy tylko i wyłącznie z Rosji. W opcjach panelu dyplomatycznego przechodzimy, znajdujemy Polskę, zaznaczamy, że chcemy ją wypuścić i grać nią. I nie, raczej nie chcemy, żeby pozostać pod butem rosyjskim jako protektorat, dołączymy jako Unia Celna. I nie, nie martwcie się, po Polsce planuję przynajmniej jeszcze 4 kraje, a potem to zobaczymy. I do tego żadnego z nich jeszcze nie było na kanale. Dobra, naszym władcą jest Wilhelm Dunin, bardzo polskie imię, nieważne, ale tak, to jest Polak, jest tutaj napisane. Mamy monarchię absolutną, więc czeka nas ostra reforma, no i naszą główną kulturą jest Polska i język polski. Technologia, niestety w każdym aspekcie technologię dziedziczymy po Rosji, więc jesteśmy praktycznie zacofani w każdym aspekcie i będziemy chcieli to jak najszybciej nadrabiać. Jednak początkowo lecę w narzędzia mechaniczne, one są super ważne dla rozwoju naszej gospodarki na sam początek. Jak je wynajdziemy, to potem skupię się na badaniach socjologicznych. Nasza populacja jest pełna rudych osób, zwłaszcza ten kleryk mnie trochę rozśmieszył. Taki, o, na pewno żyje się w tym kraju najlepiej na świecie, ale ta pani z łopatą ma chyba odmienne zdanie, tak mi się wydaje. No nie zmienia to faktu, że mamy dość biedne społeczeństwo, zwłaszcza wśród biednych. Oni mniej zarabiają niż, chciałem powiedzieć, w Japonii, ale w Japonii to nawet na minusie są. Nieważne, w tym odcinku będę raczej dość szczegółowo, poradnikowo mówił, co robię, dlaczego robię i tak dalej, więc jak chcecie, to oglądajcie. Chociaż myślę, że aspekt rozrywkowy też również tutaj jakiś będzie. No w końcu gram Polską, to będzie wesoło, na pewno. Na pewno będzie dobrze, jak nie upadnę. Po pierwsze i najważniejsze, podnosimy podatki, bo Polacy lubią podatki i słabo się buntują przeciwko nim, więc oczywiście ile możemy, tyle na początek dajmy, żeby rozbudować naszą gospodarkę jak najszybciej, ale też sobie zostawiam 300 punktów, żeby od razu, o tutaj ich szukałem, rozwijać grupę przemysłowców. Jak spojrzałem na te prawa, to będzie naprawdę ciężka przeprawa polską, naprawdę bardzo ciężka. Nawet szkół nie mamy. A to w sumie tutaj się nic nie zmieniło. Teraz wróciłem jeszcze do naszego władcy, w sumie on taki nawet przystojny jest teraz, jak na niego patrzę, i może być dowódcą, nie pamiętam, żeby poprzednio mógł być dowódcą, ale jest inny. Innowacyjny, dlatego będziemy szybciej zdobywali technologię, co jest całkiem fajne. Może być całkiem niezłym dowódcą, dlatego jest, oh my god, politycznym geniuszem, chyba. I tak, próbowałem wylosować cokolwiek tutaj innego niż grupę interesu szlachty, nie udało mi się to. Dajcie znać, czy na waszych podejściach udało wam się wylosować tutaj cokolwiek innego. No i okej, wszystko nam się już przeliczyło i powiem szczerze, jest gorzej niż myślałem. Oj, naprawdę jest źle. I do tego jeszcze nie mamy dostępu do morza. Ale żeby nie było, na tym patchu jest dużo fajnych nowości, dużo fajnych takich rzeczy, które ułatwiają rozgrywkę. Na przykład też dodali nam, no powiedzmy, że para fronty, bo mogę teraz wyznaczyć cel ataku w którąś stronę, jeden cel, żeby nie było. A resztę rzeczy to sobie zobaczycie, bo szczerze mówiąc, na tym mi najbardziej zależało. Resztę rzeczy zobaczycie sobie w ramach rozgrywki. Dużo zarabiamy nawet, dlatego będę chciał rozbudować nasze construction house'y i to w każdej jednej prowincji. Całkiem fajnie się to sprowadza, jeżeli no, w każdej naszej prowincji, w której będziemy coś budowali, a tutaj w każdej będę coś budował, zbudujemy po parę, bo każdy poziom tego budynku będzie nam przyspieszał budowę w danej prowincji. Zresztą ten system obecnie troszeczkę zmienili, albo nie rozumiałem go tak dobrze, jak teraz go rozumiem. I widzę, że mamy nowocześniejszy system budowy i super, ale niestety wiem, że brakuje mi narzędzi, dlatego go nie wprowadzam. Bo obecnie to działa tak, że jak wam brakuje totalnie jakiegoś surowca, to nie korzystacie, a więcej płacicie za to. Niestety mam wrażenie, że obecnie dużo dłużej się rozrusza takie małe kraje lub wypuszczone kraje. Dajcie mi znać, jak wy uważacie, jeżeli gracie jakieś takie kampanie trudniejszymi nacjami. Ja zapomniałem o działaniach politycznych. Chcemy poprawiać w zasadzie z każdym krajem, bo do pierwszego kraju, do którego będę mógł dołączyć poprzez dołączenie do jego Unii Celnej, a nie podporządkowanie się, no to będę chciał to zrobić. Na ten moment możemy dołączyć do Custom Union najszybciej rosyjskiej i w sumie jest to najlepsze Custom Union, czyli obszar handlowy, do którego możemy dołączyć z wielu powodów. To jest
jest dużo surowców, jest dostęp do rynku Chin i do tego jest to naprawdę biedny kraj, zacofany kraj i jeżeli my się szybciej reformujemy, to ludność z tego biednego kraju, zwanego Rosją, będzie napływała do nas i szybciej wtedy zbudujemy naszą potęgę. Ile tych towarów tutaj potrzebuje? No ale niestety brakuje nam biurokracji do tych towarów, a żeby zbudować szybciej budynki administracyjne, to muszę mieć budynki produkcyjne. Okej, jest nieźle, zrobiliśmy to i teraz tam, gdzie mamy jakąś niewydolność podatkową, czyli dosłownie w każdym jednym naszym stanie, więc wybierzmy ten, który najszybciej osiągnie tą wydolność podatkową, zbudujmy budynki administracji rządowej. Myślę, że dwa na pewno nam się przydadzą, no i dość długo będą się budowały. A i myślę, że pierwszą rzeczą, którą zauważyliście, to są kolejki budowy. Zobaczcie, zrobiła się kolejka 1, 2. Wow, czemu tego nie było wcześniej? Nie wiem. Dobra, w sumie tu mamy duży zapas złota, więc już możemy nawet zacząć handlować od razu i musimy zacząć ściągać surowce podstawowe do nas i najlepiej, żeby to szło do nas z Rosji, bo tak jak mówiłem, chcemy dołączyć do ich rynku handlowego, mimo iż bardziej opłacalne jest, pruski, ale z Prus dużo surowców nie ściągniemy, więc nie, chcemy dołączyć do Rosji. Poza tym, nie wiem, czy to zauważyliście, ale bardzo rzadko Rosja ma rewolucję, bardzo rzadko dochodzi tutaj do jakichś buntów w tym kraju, chociaż znając życie pewnie właśnie dojdzie do dużej ilości tych buntów, skoro to właśnie powiedziałem, a Austria i Prusy mają bunt na buncie i te kraje się często rozpadają albo są w ciągłych rewolucjach, dlatego wolę skupić się na moich relacjach rosyjskich, to jest drugi powód w sumie. No ale ściągamy po kolei wszystkie surowce, które się da, głównie z Rosji. Jak nie ma w Rosji, no to z innych krajów, tak jak na przykład teraz wezmę żelazo z Prus. No i kolejna rzecz, z którą chcemy się zająć, to zmniejszenie kosztów budowy. Potrzebujemy więcej narzędzi, a żeby mieć więcej narzędzi, potrzebujemy żelaza oraz drewna. I rozbudowujemy najpierw tam, gdzie już mamy postawione tartaki, bo w tej grze jest coś takiego jak efekt skali i im więcej danego budynku danego typu mamy w danej prowincji, tym one są efektywniejsze. Kopalnie żelaza mamy tylko i wyłącznie na terytorium Łodzi, a narzędziownie ponownie mamy w Warszawie. Uwielbiam ten sektor prywatny. Jak kradli mi moją produkcję, albo lecę z 17, albo nagle mi część przychodzi do sektora prywatnego. No jakie to upierdliwe. Tak, monument dla króla, tak. Dobra, na niektórych naszych terytoriach weźmy, dajmy zwiększoną produkcję. Prusy przegrywają jakąś wojnę. Jest, mamy to. Możemy dołączyć do teraz Unii Celnej z Rosją. Udało się. A to powiem dlatego, że zacząłem dużo materiałów im sprzedawać. Dobra, skoro mam teraz bardzo dużo punktów administracyjnych do przodu, to zobaczcie, że również mamy przyspieszoną konstrukcję wszystkich budynków. Ale o wiele ważniejsze dla nas jest wprowadzenie jakiegoś systemu opieki zdrowotnej i w tym wypadku pójdziemy w szpitale. Charytatywne. No i teraz zobaczmy, że nasz rynek potrzebuje, oh my god, ile to drewna potrzebuje. To był chyba błąd. No i następnie chcemy teraz rozwijać nasz przemysł tak naprawdę w pierwszej kolejności. I tutaj robimy tak, jak to było na poprzednich paczach. Skupiamy się na trzech produktach. Narzędziach, ubraniach oraz meblach. Oczywiście możemy również wydobywać takie surowce jak węgiel, ołów, czy też żelazo. To też jest całkiem opłacalne. Produkcja rolna to raczej nie u nas, to będziemy chcieli wszystko importować. Wow, przeszło od razu. Możemy w takim razie też już przeprowadzić dedykowaną policję. No i widzę, że mamy też całkiem niezłe bonusy już teraz w naszym kraju. Autorytaryzm, defensywa, ofensywa, zwiększona liczba urodzeń, zawsze na propsie. Tia, tylko to tak nie za bardzo. A nie, to fajnie. Budżet się staram mieć na takim lekkim minusie. Jeżeli tylko zaczynam wpadać w pożyczki, to zmieniam tutaj sposób budowy na ten gorszy. Boże, gdzie była ta budowa? Tutaj jest ta budowa. O, zmieniam na ten gorszy, tańszy. Aż wejdę znowu na jakiś plus i żeby być na tym malutkim minusie, nie? Może nam się uda znieść pańszczyznę, może nam się uda. Dobra, mamy już stal. Ona jest też dla nas super ważna, tylko gdzie ją zacząć budować? W Morze Małopolsce. Weźmiemy nasze stalownie. Przejście na produkcję przez stal, gdzie również musimy oczywiście zadbać wtedy o wydobycie węgla w naszym kraju jest super ważne, bo to jest o wiele bardziej efektywne. Nawet chyba dwa razy bardziej efektywne. Pounowocześniajmy też wszystkie nasze metody produkcji. Zaraz zobaczę, na czym będę stał. Możliwe, że jeszcze będę miał problem z nawozem, ale to się zaraz okaże. No i super, zdjęliśmy to. I powiem szczerze, było to dla nas super ważne prawo, bo to blokowało nam szkoły. I przechodzimy od razu na szkoły religijne. Co prawda później będę miał problem, żeby zmienić to prawo na przykład na szkoły publiczne, no ale na razie będę miał szkoły religijne. To jest zawsze coś. Lecimy tutaj dalej z technologią, co pozwoli mi podnieść poziom instytucji naukowych o jeszcze jeden. No i super, zmieniamy metodę produkcji na stalowe narzędzia. Mamy stalownię, która będzie zaraz potrzebowała węgiel, no a węgiel już zaczynamy wydobywać. Muszę przyznać,
że mamy bardzo duże poparcie naszego społeczeństwa, więc wykorzystam ten moment na przeprowadzenie jak największej ilości reform korzystnych dla nas, tak, w przyszłości. Jednak trzeba na to bardzo uważać, zwłaszcza na szlachtę, no, która ma nadal 38% poparcia w narodzie i może to doprowadzić do pewnych buntów. Ohoho, zwiększamy inteligencję w naszym kraju, zwiększamy, mamy szkoły i od razu zwiększamy ich poziom. Zobaczcie, na tych narzędziach zarabiamy. I zarabiamy właśnie dlatego, że po pierwsze mamy bardzo nowoczesną metodę ich produkcji ze stali, tak? Stali plus trochę drewna. Druga sprawa, którą zauważyłem na tym najnowszym patchu, boty budują bardzo dużo budynków do budowania, żeby jak najszybciej, nawet kosztem bycia non-topper w bankructwie, na minusie, nieważne, więc potrzebują bardzo dużo narzędzi przez bardzo długi czas w tej grze. Narzędzia są teraz chyba najmocniejsze do budowania potężnej ekonomii waszego kraju, no a ta nam leci ostro w górę. Co prawda minęło już 10 lat, no ale całkiem nieźle to wygląda. Plus na Mazowszu mam odpalone wzmocnienie produkcji. No i niestety nasz następca również popiera szlachtę, i trzeba będzie wprowadzić republikę jak najszybciej. I w sumie nasze narzędzia chcemy eksportować do każdego innego kraju, który jest gdzieś tutaj obok nas lub do którego możemy mieć dostęp, jeżeli się oczywiście to opłaca. Gdzie jest ten przywilej na zwiększenie dróg? O, mamy, dziękuję, bo jeszcze nie wynalazłem kolei. Lecimy z drugim poziomem instytucji i w sumie będę chciał też mieć drugi poziom szpitala, ale to dopiero po kolei. Musimy wprowadzić kolej jak najszybciej. Boże, gdzie są te badania naukowe? Tutaj. Dobra, w naszym kraju wciąż mamy gdzieś mniej kapitalistów niż arystokratów. Tych mamy 123 tysiące, więc jeszcze nie opłaca nam się zmieniać prawa ekonomii, tak? Na interwencjonalizm albo leseferyzm, nie opłaca nam się to jeszcze w tym momencie, ale możemy zmienić system głosowania. Czas pozmieniać podatki, dobrze jest sprawdzać co jakiś czas, na czym wyjdziemy najbardziej na plusie. No jak widzicie, u mnie pojawiło się bardzo dużo zamożnych obywateli. No powiem wam, że zaczyna być u mnie bardzo źle, jeżeli idzie o infrastrukturę, a dopiero wynajdywanie kolei przed nami. Wiecie co? Ja zmienię system głosowania na ten zamożny. Na tym lepiej wyjdę. Silnik atmosferyczny i zmieniamy sposób wydobywania w naszych kopalniach. Dobra, w każdym jednym zbuduję uniwersytety. Chociaż nie wiem, czy to jest dobre, czy jednak też powinienem skupić się w jednym miejscu. To tu możecie mi dać radę. Ja potrzebuję kolei! Mój kraj się dusi! Potrzebujemy lepszych inwestycji w transport! Autostrad! Wreszcie! Dobra. I my musimy się teraz szykować powoli już do wojen, ale niestety powiem wam, że już wygrywanie takich wojen, jak to miało miejsce poprzednio, czyli z trzykrotną przewagą przeciwnika, raczej jest teraz już niemożliwe i musimy mieć dokładnie mniej więcej takie siły jak przeciwnik, a najlepiej jeszcze większe. No a niestety dwie potęgi militarne są obok nas, a w zasadzie nawet trzy, więc łatwo nie będzie taką małą Polską. Budujemy kolej, będą ciuchciuchcie, no bo na razie to mamy takie drogi, fuj. I budujemy sektor prywatny też buduje, tylko najczęściej to, czego nie potrzebuje. Teokracja w Polsce? W sumie? No to teraz lecą wybory i po wyborach zobaczymy, jaki utworzymy rząd. Chociaż powiem szczerze, tego systemu też jeszcze za bardzo nie rozumiem. Wiem tylko, że zwiększam wydatki rządowe, no bo chcę, żeby moja inteligencja dobrze zarabiała. Dobra, teraz chcemy zreformować naszą biurokrację i chyba weźmiemy mianowanych, nie? Tak, zwiększa to podatki, siła polityczna inteligentów, jak najbardziej. Dobra, i teraz zmieńmy nasz system. Ha? Czekajcie, nie, to jest uniwersytet. A to nie tutaj powinienem móc zmienić ich? Ups. No i całkiem nieźle, nasza ekonomia leci cały czas w górę, jesteśmy jednym z najbogatszych społeczeństw. Trzeba tylko jeszcze zarobić na tą armię. Dobra, mam odpowiedź na pytanie, które wam zadałem wcześniej. Na pewno opłaca się budować bardzo w jednym stanie, ale też fajnie jest sobie go rozłożyć po każdym, bo przyspiesza przekwalifikowanie się pracowników. Czyli, czym jest przekwalifikowanie? Zamienię tych, pisantów, czyli to będzie chłopów, na pracowników fabrycznych albo takich właśnie rządowych. To nie jest tak, że jak zbudujemy fabrykę, 10 tysięcy ludzi będzie ona zatrudniała, to od razu zabierze nam się 10 tysięcy z chłopów. Nie, to będzie bardzo powoli nam rosło. No chyba, że mamy niezatrudnionych, no to wtedy przejdą od razu. No i oczywiście czasem może też być takie wyssanie pracowników pomiędzy różnymi naszymi fabrykami, że pójdą po prostu tam, gdzie się najlepiej zarabia. O, Niemcy powstały. To może być problematyczne. Aż jestem zdziwiony, że żelazo jest tak drogie. Czy ja dobrze rozumiem asymilację? Że asymilujemy tylko i wyłącznie kultury, które akceptujemy? Dobra, ja nie potrafię znaleźć już w tym momencie teraz zastosowania dla supremacji narodowej i tak dalej. No najlepsze będzie multikulti w tej grze. PSL mi rośnie w siłę. To niedobrze. Dobra, przyda nam się nowocześniejszy system bankowy, bo będziemy mieli wtedy specjalne akcje dyplomatyczne. No,
nowe, a my możemy wprowadzić nowy system podatkowy. Ho, 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 ho! Ile będę zarabiał? I powiem wam szczerze, taki trik, który nadal działa, myślałem, że go poprawili, ale jednak nie, bo tak, żeby przeprowadzić to prawo, musiałem mieć w rządzie tą partię przemysłowców, no ale wtedy, jakby to powiedzieć, mój legalizm był bardzo niski, poniżej 50 punktów, a tego nie chcemy. Ale, jak widzicie, po reformie rządów zamieniłem miejscami partię przemysłową na partię, haha, żołnierzy. A prawo wciąż się proceduje. Mieli to poprawić. Nie poprawili. Bardzo mnie cieszy to, że mamy tak dużo lojalistów, mimo iż podatki w naszym kraju są dość wysokie. A całkiem niezły przyrost populacji, chociaż... Powiem szczerze, jak grałem pewnym innym krajem, na ten moment miałem już przyrostu 300 tysięcy. I niedługo ten kraj zobaczycie. Ale zarabiam na tych narzędziach. O nie. Ale jesteśmy na plusie. Dobra, bierzemy się za armię. Aha, będzie ciężko. PKB robi brybry. Tak. Kocham biurokrację, ale jednak przyspieszmy badania naukowe. Nie, no tak naprawdę nienawidzę biurokracji. To jest najgorsze, co jest w naszym kraju. Biurokracja, nie! Jeszcze system bankowy 200 tysięcy na plusie. Dobra, to czas na armię. Zdecydowanie czas na armię. Czas wybudować sektor wojskowy, co będzie problematyczne. Dobra, wreszcie rozumiem, jak działają te badania naukowe. To nie jest tak, że samo literacy, czyli tam piśmienność, jakoś powiększa nam pulę badań. Nie. Nasze pula badań to jest badania podstawowe, 50, które mamy, oraz wszystko to, co zbudujemy przez budynki takie jak właśnie uniwersytety. Ale to nie jest tak, że możemy naspamić od groma tych uniwersytetów, bo możemy mieć to maksymalnie właśnie do poziomu naszego bonusu, który mamy za to, że mamy jakąś tam piśmienność w kraju. No, przynajmniej mam nadzieję, że to tak rozumiem. Dobrze rozumiem, nie? No bo zobaczcie, 107 tu wychodzi, tu maksimum mam większe, a tu mam 107 na miesiąc. Dobra, pozyskajmy jakieś, wiecie, takie punkty wpływów od Rosji, od Austrii. W końcu przecież zarabiam dużo, nie? I teraz tak zauważyłem, że to nie do końca jest tak, że sektor prywatny korzysta z procenta tylko jakiejś naszej możliwości produkcyjnej. Oj nie. Jeżeli my produkujemy, tak, w sensie budujemy w zasadzie, to wtedy sektor prywatny również korzysta z tego procenta, który mamy ustawiony przez nasze prawo. Wprowadziłem interwencjonizm, więc mają 50%. Ale w momencie, kiedy ja nic nie buduję, to oni wszystko budują. Okej, mi to pasuje nawet. I mam wrażenie, że jakby migracja dostała dużego nerfa. Bardzo dużego nerfa. Jest, zmodernizowaliśmy nasz arsenał, bardzo fajnie. I tak, chcemy przyspieszyć jednak badania. Ej, zobaczcie, jak mi zarabiają moje kopalnie złota. Wow, złota, węgla. Ale mam pecha, no nie mają wobec nas żadnego zobowiązania. No, straszny pech. Wow. Zobaczcie o tą Rosję. Ona machiny mają pod swoim butem, że ja przegapiłem ten moment. Bo wiecie czemu to jest złe, że przegapiłem? Bo bym mógł zarabiać naprawdę krocie na tekstyliach. Naprawdę gigantyczne ilości hajsu. Przegapiłem to, że mam dostęp do sukna. Dobra, unowocześnijmy naszą artylerię. Dobra, wywalmy dyplomatów niemieckich od nas. Dobra, weźmy naszych generałów, zróbmy na marszałków. Halo? Halo? Tak? Tia. I czemu mój władca musiał umrzeć? No i niestety on jest całkiem niezły w ataku, ale niestety ma tylko 50 tysięcy wojska pod sobą. A, bo jeszcze zapomniałem w Małopolsce zbudować baraki. Halo, zapomniałem. Tu jest 100 tysięcy, tu jest 100 tysięcy, super. Dobra, niby mogę zmieniać rząd, ale na razie nie chcę. No i mamy rok 1863. Wydaje mi się, że będę walczył o pierwsze nasze terytoria później niż poprzednio. I teraz tak, koniecznie musimy zdobyć region pruski, ponieważ po pierwsze mamy dostęp do morza dzięki temu i możemy handlować z większą ilością krajów, plus budować flotę, dzięki czemu zajmiemy wyższą pozycję na świecie. Ale to, co jest tutaj super ważne, to siarka. My mega potrzebujemy i chyba potrzebuje nawet bardziej tego niż dostępu do Śląska. Tak mi się wydaje. Czas wypowiedzieć wojnę. To będzie bardzo ciężkie. O tak, to będzie bardzo duża wojna. Dajmy teraz nastawienie, że chcemy atakować w tą stronę, żeby zdobyć cel wojenny, nie? Chyba że drugi Śląsk podbijemy. Kuszące. Dobra, no to zmieniłem moje nastawienie. Atakujmy na całej linii frontu. Żądam Śląska dodatkowo. Wygląda na to, że będziemy w takiej wojnie, że Stany Zjednoczone walczą przeciwko nam? Co? Odnalazłem ropę? Halo? Nie, nie mam ropy. To czemu mnie atakują Stany Zjednoczone? Co ja zrobiłem? Wywalili mnie z rynku rosyjskiego. Nie!
No to wczytujemy. Dobra, to jednak atakujemy o Śląsk, bo jest tutaj więcej populacji i wygląda na to, że co 5 lat będę mógł odbić jeden kawałek ziemi dla nas. Znaczy dla Polski. No to wojna, Stany Zjednoczone kontra Rosja. Co tu robią Stany Zjednoczone? Nie wiem. Za to widzę już pierwszą zmianę. Na przykład nasza armia podczas ataku, dowodzona przez Franciszka Rydzego Śmigłego. Trochę taka zbieżność skądś kojarzy tą osobę. Nie powinna ogólnie nasza armia przekroczyć 60 tysięcy żołnierzy. W tym momencie przekracza. Mamy lepszą jakość armii, wyjebiście i zadajemy duże straty przeciwnikowi, a ponosimy znacznie mniejsze. Ej, i zobaczcie, że dalej atakujemy i oni dostają... za słabą widoczność. Dobra, my jesteśmy blender. Morale los. Okej, dobra. Zadajemy duże straty przeciw... Ale ich ciśniemy! Ej, i teraz to wreszcie działa, to wreszcie ma sens ta walka. Wreszcie wiem, co tu się dzieje. Zmiany na plus duże. Okej, Śląsk pod naszym butem. Udało się. Ta wojna trochę taka duża? Przypomina mi się od razu film, jak rozpętałem pierwszą wojnę światową. Tylko w naszym wypadku trochę za wcześnie. I tu jest jeszcze jeden problem, którego teraz zauważyłem znowu. Zobaczcie, że cała nasza armia straciła w tym momencie... A nie, my 46 tysięcy żołnierzy straciliśmy. Okej, to może tego tutaj nie widać, bo to są, nie są aż takie duże straty. Myślałem, że ja straciłem 300 tysięcy, a tu widać na to, że w Rosji wszystko bez zmian. Bo zobaczcie, Niemcy lecą w dół, więc przechodzimy po prostu do defensywy. Po co tracić żołnierzy, po co tracić sprzęt, po co tracić pieniądze, prawda? Dobra. To jest kłopotliwe. Ci Rosjanie, naprawdę Rosjanie. Teraz przeszliśmy do defensywy i zobaczcie, jaka tu jest bitwa. Prawie 200 tysięcy wojska po każdej ze stron było. Było 171-140 tysięcy. To jest chyba największa bitwa, jaką widziałem w tej grze. No i okej, wygraliśmy wojnę. Tylko po co mam jeszcze wojnę z Francją? Okej, Śląsk na pewno wcielamy do naszych terytoriów, na pewno. Nieważne, to co na pewno potrzebujemy, to teraz tak. Rozwinąć tutaj budowanie więcej, przynajmniej z 3-4 koleje, bo będziemy sporo budowali kolei. O, i teraz surowce, o tak. Mam wrażenie, że teraz każda wojna to jakiś bardzo duży wzrost radykałów. Nie było ich aż tylu wcześniej, chyba. No ale nie zmienia to faktu, że mamy teraz 500 000 populacji do zagospodarowania przed kolejną wojną z Niemcami. Ale że co? Rewolucja? Czemu? Ach, co za życie. Ich tak, chyba będziemy potrzebowali, Gwardii Narodowej? Albo tajnej policji? No i niestety, skoro zaczynamy podboje, to też muszę zacząć rozwijać policję w naszym kraju. Bo ona daje bardzo duże minusy do zamieszek. Niemcy należą do naszej grupy kulturowej, a to ciekawe, bo z tego co widzę, to są u nas akceptowalni, więc powinni się asymilować, nie? Chociaż ich poziom niezadowolenia, spada, to jest bardzo dobrze. Czy rośnie? Spada? Nie, no, rośnie albo spada. Nie zmienia to faktu, że zdobycie Śląska dla nas było bardzo ważne. O, i zobaczmy, nie mówcie, że Anglia jest bogatsza ode mnie, czemu? Na szczęście infamy bardzo szybko nam spada, więc rzeczywiście to będzie tak wyglądało, że co 5 lat jedną prowincję podbije. Bo każda z tych prowincji mi kosztuje 26 punktów infamy, czyli nie sławy, czyli wszyscy mnie nie lubią. Nie, no dobrze, no populacja ma zaspokojone swoje potrzeby w jakichś tam procentach i to jeszcze przebijających ich, oczekiwania. Co to jest w ogóle? To jest on czy ona? Bo ja nie jestem w stanie w tym momencie stwierdzić. Napiszcie mi w komentarzu, bo ja nie wiem. Dobra, skoro mamy ten cały okres rewolucji, ja raczej mojego rządu nie będę zmieniał. No, jakimś dziwnym trafem to lepiej działa niż proponowane mi zmiany. Bardzo dziwne. Oho. Efektywność konstrukcyjna jest tu bardzo mała na tym Śląsku. Z czego to wynika? Naprawdę to teraz wpływa na prędkość budowy? Czy zawsze wpływało? Nie no, nie widziałem tego wcześniej na czerwono. Tutaj sprawdzę, co się stanie, jak dam taki jeden dekret. Boże, gdzie były te dekrety? O, to. Dobra, to działa na prędkość budowy, to niech będzie. Na szczęście na Śląsku jest dużo ludności, część z niej może zginąć. Wciąż rośnie nam wskaźnik, jest dobrze. To nie wiem, czy rośnie, spada, nie wiem. W sumie takie regulacje to nawet bym mógł wprowadzić, co to nam zmniejszy. Halo? O, jak mnie to wdenerwuje! No zwiększa przeżywalność, więc niech będzie. Dobra, spróbujmy już wynaleźć lepsze budowanie. Związki zawodowe. Nie przepadam za nimi, powiem szczerze. Ale chyba niestety muszę je poprzeć tym razem. Nie wiem, związki zawodowe to chyba takie zło konieczne jak podatki, nie? Bez nich źle i z nimi też jest źle. No to rozwijamy tekstylię na Śląsku, no i oczywiście kopalnie na Śląsku. Bo nasze polskie złoto nadal wysoko stoi. Kusi mnie wprowadzenie poboru masowego. Austria. Bo sojusznik, na którym warto polegać, naprawdę. Wow!
ale się Kraków rozbudował. No tutaj żyje dwa razy więcej osób. Trochę się boję atakować Niemców w momencie, kiedy ta rewolucja nam się dzieje. Dlatego nie będę dążył do tej wojny. Poczekam te 4 lata jeszcze, aż przyjmie rewolucja. Jej, rozpaliliśmy światła w Polsce, dosłownie. Mamy elektrownię i elektryczność w naszym kraju. Migracja? Jak najbardziej. No, dokąd ludzie migrują? No, Polska jest naprawdę bardzo dobrym kierunkiem migracji. Porównywalnym do Francji, Wielkiej Brytanii. Rozpocząłem jakąś wielką coś, wystawę. Jeszcze tylko 27 miesięcy. Proszę, 10 lat i przypaliłem 500 000 populacji ze Śląska. Wszyscy mają zatrudnienie albo są w wojsku w sumie. Dobra, no to lecimy na wojnę o Poznań. Serio, znowu Francja, znowu Włochy. No dobra, teraz spróbuję troszeczkę inaczej naszą wojnę potoczyć. Wysyłam na front tylko 150 tysięcy żołnierzy, cała reszta siedzi mi w magazynie. No, aż tak łatwo to nie będzie tym razem. Ale niewiele brakuje. O, chyba się uda. Chyba się uda. Tak, a bo to Francuzi, wszystko jasne. O, a teraz nawet już Niemców przepychamy. Super. Dobra, wygrywamy tą wojnę, więc przechodzimy totalnie do obrony. Masakra! Ale koszty tej wojny są dwa razy większe niż poprzednio chyba. Na szczęście moi przeciwnicy mają większe straty. Czy ja dobrze widzę, że powinienem bardzo dużo akademii zbudować sztuki? Ha. Dobra, tłumy bunty w Poznaniu. Nie wiem, czemu są tacy niezadowoleni. No ale dzięki temu nie mamy aż tak dużej kary do produkcji w tym regionie. I jak widzicie, dużo akademii sztuki będzie w Poznaniu. Ej, te strategie zawsze były wcześniej? O, ta sztuka chyba nie jest zbytnio opłacalna. Albo ja czegoś nie ogarniam. Nie kapuję. No dobra, no to lecimy. Lecimy ze sztucznymi barwnikami. Rząd mi się musi zmienić. Ups. I rządzi nam partia konserwatystów. No, to nic się w Polsce nie zmieniło. Ale czy dać głosować wszystkim? Nie, no, zamożność, nie? No, ale niech będzie, reformujmy ten kraj. No, ale nie powiem. PKB Polski przekroczyło niemieckie i to już dawno. W Polsce po prostu żyje się lepiej. Poznań zabudowany. Ej, dałbym głowę, że wcześniej dynamit również powodował jakieś śmierci, a teraz nie. Okej, róbmy dynamit. Więcej dynamitu i maksymalnie teraz możemy mieć 150 przyrostu technologii, więc dobudujmy uniwersytety. Ej, ale na dalszym etapie gry to powiem wam, że to w zasadzie gra się samo. Ja naprawdę, tylko o, tu czasem walnę uniwersytety, tu czasem coś innego. Od tego momentu w zasadzie nie mam bardzo co robić w tej grze, oprócz podbijania. No i zgadza się, 50 plus maksymalny poziom z literactwa, 96 punktów. Uniwersytety co same dają mi ponad 116, więc tak, 146 to jest mój maksimum, który dostaję. No, czyli co Niemcy, Gdańsk czy wojna? No oczywiście, że wojna o Gdańsk i bitwa o Gdańsk i wygląda na to, że chyba się uda go zdobyć. O, Wielka Brytania się tu jednak zdesantowała. Wow, no nie ukrywam, całkiem fajnie. Co za bitwa, ja nie mogę. Dobra, to wojna tu już raczej wygrana, bo Francja właśnie wyszła z niej, a my mamy gigantyczną przewagę. No i wreszcie Polska ma dostęp do morza. Ale wciąż co podbój muszę przeklikiwać. Toczymy wojnę z Austrią o dwie prowincje. Jedną z nich jest odzyskanie Krakowa wreszcie dla nas oraz Galicji zachodniej. Niestety wschodniej jeszcze nie jestem w stanie, bo dość dużo agresywnej ekspansji to powoduje. Powołajmy jednak też i bataliony poborowe. Bo niestety Włosi wsparli. What? Okej, oddali mi Galicję Wschodnią. Dodatkowe 3 miliony populacji, 5 milionów PKB wpadło mi w rączki, bardzo się cieszę. I nie zginął żaden polski żołnierz. I mamy tutaj ropę. No tak. Ogólnie w Galicji też mamy gigantyczne zasoby węgla, którego będę chciał zużyć. Bo trochę nam brakuje. Ogólnie staliśmy się już tak potężnym krajem, a nie zaznaczyłem żadnych obszarów zainteresowań. Tak, jestem idiotą. Rozdzieliłem wreszcie nasze państwo od kościoła. Najbardziej mnie cieszy teraz to, że mamy królową Mariannę Dunin, która wspiera lokalnych przedsiębiorców. Ej, do czego używa się automobilów w tej grze? Ta rewolucja w Niemczech, jedna się skończyła, druga leci. Jesteśmy najpierw Polakami, dopiero potem katolikami. O tak, to zadowoli pewną grupę interesu. Zobaczcie, 300 tysięcy bezrobotnych Polaków w Krakowie. Ja nie mogę na to patrzeć, ja muszę to podbić. Odciąłem ich od rynku austriackiego i zobaczcie, jakim spadł poziom życia. To jest tragedia. 1,5 miliona Polaków. Musimy odbić tą prowincję. W sumie to ciekawe, że się im nie zbuntowali i nie dołączą do nas. A czekajcie, to Australia. Co tu się wydarzyło? Ej, w ogóle w tej grze są brunatni? To nawet nie widziałem, że tak jest. Okej, mamy wojnę na dwa fronty, że tak powiem. Dlatego podnieśmy płace naszym żołnierzom. Będą musieli lepiej sobie zarabiać, żeby sobie z tym poradzić.
bo niestety Niemcy się przeciwko nam, jakby to powiedzieć, zjednoczyły. Ha, musimy szybko wygrać bitwę o Kraków i następnie lecieć na drugi front. No dobra, zdobycie Krakowa będzie łatwe. Przed Austriakami też się obronię, oni są jeszcze w poprzedniej erze. Trochę to gorzej wygląda na Śląsku, ha. Przegraliśmy jedną bitwę, oby mnie to nie kosztowało przegranie wojny. Jest! Niemcy skapitulowały, jest! Nie wiem jakim cudem, ale udało się. A bez nich Austria to już tak powiem, nie ma szans. Ej, myślicie, że to dobry pomysł wprowadzić pełnię praw kobiet w Polsce? Chyba tak. Mam nadzieję, że widzki to docenią. I widzowie też, bo inaczej dzisiaj śpicie na podłodze. O, wygrałem wojnę. Jak? Kraków mi dołączył do Galicji. Nie! W sumie to nie tak źle. 200 tysięcy bezrobotnych dostałem do moich zakładów. I wszystkich wchłonął cały ten przemysł tutaj. Od razu 200 tysięcy mi zniknęło osób. Ile ja tej kolei tu mam? Aha, już wiem, czemu mam produkować automobile. Wszystko jasne. Dobra, w Galicji to ja robię winko. Bardzo dużo winka robię w Galicji. Jestem ciekaw, czy moja gospodarka wytrzyma skutery dla wojska. O, i po odbiciu Galicji i Wołyni, zobaczcie, co się dzieje z Austrią. Jak miło. I udało nam się, przyjęliśmy prawa dla kobiet. Co chyba pogrąży moją gospodarkę w kryzysie. Chociaż nie, wystrzeliła. Zmienię też sposób budowania w naszym kraju na lysferyzm. Bo szczerze mówiąc, ja i tak nie ogarniam, gdzie już co się buduje. Nie ogarniam tego w ogóle. Dobra, podejmuję pewne ryzyko, ale lepiej jest to zrobić teraz niż wcześniej. Nara, Rosja! Nara, moja gospodarko! O połowę w dół nagle! Oh my god! Ta czerwona krecha w dół! No nie powiem, to naprawdę wiele wyjaśnia wszystko. Up. No, budżet już prawie uratowany. Teraz tylko pozmieniajmy nasze wartości z handlem związane. Nie wiem, czy to wyjdzie mi na dobre w długiej mierze, ale pieniążki rosną. Na handlu 300 tysięcy mi wpada. Uhu! Wybory dla kobiet i pierwsze wybory podczas tego. Odkąd kobiety dostały prawa do głosu. Tak nie za bardzo chcę się bawić w komunistyczną Polskę, więc idźmy w inteligencję. Wow, ale mamy silną armię. Jak i gospodarka wróciła prawie do poziomu przed rozdzieleniem się z rosyjską. I tak się składa, że mamy już większą gospodarkę niż rosyjską, bo oni też stracili, ale ich armia jest żałosna w stosunku do naszej. Wprowadźmy, nie wierzę, że to robię. Wprowadźmy powszechne prawa wyborcze. Polska konstytucja, a na co to komu, po co to komu, nie wiem. No i tak jak patrzę, to te bataliony rosyjskie troszeczkę zacofane są w stosunku do naszych. A w naszych wprowadzamy broń chemiczną. Okej. Chociaż mocno się zastanawiam, czy nie przyjdzie jednak namiotacze ognia. Bo jak patrzę, co się będzie działo z naszym postępem, natarcia, czemu jest takie wolniejsze? Bez sensu to. Najbardziej to mnie wkurza ta agresywna ekspansja, że nic nie dodali z jakichś badań społecznych, żeby ona była niższa z czasem, albo żeby była niższa na początku rozgrywki, a dopiero potem rosła. I zobaczcie, Rosja ma niby w batalionach 3 razy większe siły od nas, ale tak naprawdę martwi się, czy wygra w ogóle tą wojnę. Ej, to jest dosłownie antypolska koalicja. Zobaczcie, Ching, Brazylia, Meksyk. Nie no, na wojnie wszystko chyba dozwolone, nie? Zobaczcie, zaczęliśmy mając połowę ich sił. Przed chwilą przegrywałem, tak? A teraz ich totalnie czyścimy. No nasza artyleria robi robotę. A w momencie, kiedy mamy przewagę liczebną, oh my god, ale ich miażdżymy. Podobają mi się te zmiany w wojnie, podobają mi się, wszystko rozumiem. Teraz mogliby się wziąć za marynarkę, bo tego totalnie nie rozumiem. Co się tu dzieje? I czemu mi topią statki? Ale zniszczone te terytoria są, zobaczcie jak to wygląda, dewastacja, niepokoje społeczne są gigantyczne. Chyba nie powinno się tak podbijać. Ja wiem co blokuje moją gospodarkę, brak dostępu do morza, a w zasadzie to do dwóch mórz, to jest na pewno, powiem wam szczerze, bo przed chwilą podniosłem porty i moja gospodarka zrobiła nagle plus 50 milionów, naprawdę, znaczy miliardów. A to ciekawe, właśnie zawiązałem sojusz z Niemcami. Co może się stać tutaj złego? Aha, bo ja im cały czas pieniądze daję. To wiele wyjaśnia. No i ja tu atakuję Rosję. I ta Austria atakuje wtedy moich sojuszników. To jest tak złe, że aż mnie wkurzyli. I powiem wam szczerze, że robimy totalną rzeź Austriaka. W sensie takim wysłałem większość mojego wojska na front austriacki, żeby mieć tutaj gigantyczną przewagę. I niszczymy go. Aha, wycofali się. Czemu? Może dlatego, że mam najsilniejszą armię na świecie? Ani Francja, ani Wielka Brytania nawet się nie zbliżają do wielkości mojej armii. A Rosja to raczej się powinna poddać po prostu. Co też zrobiła. Jej!
dawać mi więcej portów. A co najważniejsze, odtwarzamy właśnie Rzeczpospolitą obojga narodu. Trochę mi z tym zeszło. Chociaż mam wrażenie, że mam dużo potężniejszy kraj niż grałem poprzednio. Jest stabilny, to jest najważniejsze. Mimo dużej ilości radykałów, mamy też duże poparcie w społeczeństwie. 62 miliony populacji, bardzo dużo. Przepotężną gospodarkę. Chyba czwartą na świecie ogólnie. No piątą. Ale ciężko nam będzie przebić Stany Zjednoczone, Francję czy też Wielką Brytanię. Bez dostępu do kolonii nie da się tego przebić po prostu. Monument dla cesarzowej. No chyba zasłużyła. I żeby sobie umilić oczekiwanie na kolejny odcinek z Wiktorii 3, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka z sunnickiej Francji. Tak, zrobiłem to. Ale co tam mi wyszło, to nie uwierzycie.